ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Witają Państwa. Co tu się będzie działo na boisku? Ciekawie. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. No i strzela! Dobra interwencja. Odzyskać piłkę. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Może im dać prowadzenie. Bramka! Bramka w debiucie w nowym zespole. To się nazywa dobre wejście w drużynę. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Szuka, może być groźnie. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje. Okazja do strzału. I udana interwencja. Ciągle pachnie bramką. Ale śliczna bramka. Uderzył od razu. Ale on ma wyczucie czasu i przestrzeni. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam, gdzie nie ma żadnego... Bruno Guimaraes, zagranie do Chiesy. Poprzeczka i piłka poza boiskiem. Szkoda, tutaj trochę zabrakło. Dobrze pomyślane i w sumie nieźle wykonane. Tak czasem bywa, że... Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. Kartka dla Virgila van Dijk'a. Po meczu chyba sam przyzna, że zasłużony. Uwaga, może być groźnie. Jest strzał z wolnego. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. I piłka po raz kolejny w siatce. Musiałby się zdarzyć cud, by przegrywająca drużyna podniosła się z desek. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Ładne teraz podanie. Piłka za linię obrony. Będzie gorąco. Proszę Państwa, ależ historia. Strzela drugą bramkę w swoim debiucie. No nie można się lepiej przywitać z fanami. Mamy już zatem 4-0. Adama Traoré przy piłce. Odważna i co najważniejsze, skuteczna gra w obronie. Jest informacja zza linii bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo 2 minuty. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. No i teraz przechodzi w pole karne. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną.